Wyobrażacie sobie tego przeciwnika, bo to chodzi o to, żeby to ma być walka z cieniem. Nie, że na ślepo walić się byle jak, tylko staracie sobie wyobrazić biegnę, nie wiem, tak 20-30 minut. I wiecie, idzie się zmęczyć i co jakiś czas robię sobie przyspieszenie. To samo jest z podbródkowymi. Siemanko kochani, witam was na moim kanale w nowym filmie, a dzisiaj zrobimy sobie bokserski trening w domowych warunkach. Jak widzicie, mam tutaj małą powierzchnię, ale to zdecydowanie wystarczy do dobrego treningu. A nie będziemy wykorzystywać ani drążka, który tam wisi, ani tych ciężarów. Same nasze ciało wystarczy. Zdecydowałem się na nagranie tego odcinka, ponieważ ostatnio wszystko jest pozamykane. Nawet treningi bokserskie są odwołane do czasu, aż to się troszeczkę uspokoi. Także muszę ćwiczyć w domu, a wiem, że sporo osób ćwiczy w domu, a może ktoś nie wie, jak się za to zabrać, a chciałby podtrzymać jakąś formę bokserską albo coś tam wzmocnić. Także stąd pomysł na film i myślę, że wam się będzie podobał. Ja już rozgrzewkę zrobiłem. Nie nagrywałem, bo ten film by trwał zbyt długo, ale jeżeli będziecie chcieli, żebym taką bokserską rozgrzewkę, jaką robimy w klubie, nagrał, dajcie łapkę w górę i komentarz. Jeżeli będzie minimum 50 łapek pod tym filmem, nagrywamy rozgrzeweczkę. Też będzie zajazd. No i tak. Ja trening bokserski w domu dzielę na dwa etapy. Jeden to jest część techniczna, która jeszcze pomaga mi się dogrzać, a potem część kondycyjna. No, to są takie dwie części. Rozpocznijmy od części technicznej. Ja rozpoczynam to w taki sposób, że ustawiam się w swojej naturalnej postawie, pozycji do walki, jako mańkut, bo ja walczę z pozycji mańkuta. Prawa noga z przodu. O właśnie, jeżeli chcielibyście, żebym zrobił jakiś poradnik do boksu, bo zacząłem nagrywać, ale się speszyłem. Ale jeżeli byście chcieli, to na końcu tego filmu będzie jakiś urywek z tego, jak to tam zacznę nagrywać. Jak wam się spodoba, to również piszcie w komentarzu, że taki poradnik dla początkujących chcielibyście, abym nagrał. I ja wtedy zrobię to. Liczę na was. A teraz lecimy dalej. Po reklamach. Ja rozpoczynam część techniczną od ciosów prostych. I po prostu cały czas sobie chodzę i... Prawy prosty, lewy prosty. Prawy prosty, lewy prosty. I tak cały czas, żeby mi było dobrze widać. I tak cały czas chodzę. I robię takich kilka serii. Nie wiem, 5-10, żeby już tak czuć łokcie i ramiona przede wszystkim dobrze dogrzane, chociaż po rozgrzewce już mam, ale nigdy nie jest tego za mało. I co ważne, zmieniam sobie pozycję. Najpierw jako praworęczny, czy jako leworęczny, a potem jako praworęczny. I tak cały czas. To samo jest z podbródkowymi. I do tyłu. I sierpowymi. I do tyłu. Następnie lecimy ciosy na dół z domieszką troszeczkę ciosów na górę. Czyli tak sobie mieszam. Czyli chodzę. Jest góra, dół. Góra, dół.
I to samo jest z drugą ręką. Potem sobie dokładam jeszcze inne ciosy. I tak powolutku. Mieszamy, rozgrzewamy się, docieramy. Pamiętajcie, nie trzeba robić tego szybko, tylko dokładnie. Technicznie możecie sobie robić bardzo powoli. Najlepiej, ja tu mam takie duże lustro, żeby sobie ustać przed tym lustrem i powoli sprawdzać, jakie robicie błędy w zwolnionym tempie, kiedy ta ręka odchodzi, opada. Przed lustrem takie rzeczy techniczne robi się najlepiej. Także, jeżeli nie macie lustra, polecam kupić. Bo to naprawdę pomaga. I powoli. Wszystko znów pamiętajcie. Nogi muszą pracować. Ale o tym więcej, jeżeli byście chcieli, żebym zrobił poradnik. A może z kimś? Może z kimś taki poradnik? Z trenerem, z kolegą, dajcie znać. I potem, jak już mamy część techniczną za sobą, delikatne podskoki, wszystko rozluźniam, żeby zapać świeżości. I rozpoczynamy do części wytrzymałościowej. I tutaj jest tak, albo sobie robię różnego rodzaju, usiądę, bo nie czy mnie widać i odpocznę. Albo sobie robię różnego rodzaju stacje, czyli 20 pompek, 20 brzuszków, 20 przysiadów i bieg bokserski i takich 5 obwodów. A najczęściej pada na to, że po prostu przed tym lustrem robię sobie walkę z cieniem po 3 minuty. Tak jakbym walczył z przeciwnikiem. Wiadomo, że to jest inaczej niż na ringu. Ale jak już macie tą część techniczną mniej więcej opanowaną, to możecie sobie tutaj właśnie, no nawet jak nie macie lustra, przed ścianą, wyobrażacie sobie tego przeciwnika, bo to chodzi o to, żeby to ma być walka z cieniem. Nie, że na ślepo walicie byle jak, tylko staracie sobie wyobrazić tego przeciwnika przed wami, co on może zrobić i co ty możesz zrobić. I wtedy wyobraź sobie, że on cię uderza. To wtedy nie tylko walisz na oślep, ale przyjmujesz, unikasz, schodzisz z linii ciosów i kontrujesz. I potem ty atakujesz. I tak wiesz, tak jakbyś z kolegą się zmieniał. Trochę on ciebie, trochę ty jego. Robisz uniki, zejścia. I tak 3 minuty. Robię sobie po 3 minuty w rundzie 4 rundy, czyli taka mini walka. Wiadomo, zawsze ja wygrywam, ale chociaż z cieniem mogę wygrać. Chociaż bywało, że leżałem też na deskach, no cóż, nikt nie jest alfą i omegą, nie? No, ale właśnie i podczas właśnie takiej walki próbuję sobie różnych stylów. Ręce nisko, troszeczkę go zaczepiam, a czasami ręce wysoko i po prostu z całej siły napieram, żeby go zniszczyć. Ha! Uciekam do lin. Bronię się. To ma być walka. Musicie walczyć z cieniem. Dlatego to się nazywa walka z cieniem. I tak wyglądają moje właśnie treningi bokserskie. Robię sobie takie 4 rundy. Na koniec, czyli łącznie cały trening trwa, nie wiem, no, z pół godziny z rozgrzewką dłużej. I tyle. Tak wygląda mój trening bokserski najczęściej i uwierzcie mi, daje to efekty. Potem, jak już macie jakiś sprzęt, fajnie sobie dołączać drążek do podciągania też w takich obwodach. Jakieś ciężary do podnoszenia, akurat ja mam małe, ale też warto.
Z tym może kiedy indziej i skakaneczka jest super też. Wtedy sobie zmieniacie walkę z cieniem na skakaneczkę. Runda. Potem walka z cieniem i bieg bokserski. Często sobie robię tak, że jak przychodzę późno po pracy, no to tam leci też sobie coś w telewizji. Ja stoper, no i sobie robię bieg bokserski. Czyli cały czas biegnę, nie wiem, tak 20-30 minut. Uwierzcie, idzie się zmęczyć i co jakiś czas robię sobie przyspieszone. I potem znowu wolniej. Jakieś ciosy z dołu, z boku dokładam. Czasami już jak jestem zmęczony, skaczę i takie pojedyncze, ale cały czas w ruchu i potem znowu od dołu, podbródkowe ciosy i potem znowu. I tak przez 20-30 minut. To też jest naprawdę dobre, uwierzcie mi. I takie treningi przede wszystkim wzmocnią wasze ciało, bo coś robicie, męczycie się. Będziecie spalać tkankę tłuszczową pod warunkiem, że macie ujemny bilans kaloryczny. Wzmocnicie kondycję i poprawicie technikę, bo dużo ludzi zapomina właśnie o technice w domu, to jest bardzo istotne. Każdy cios, jak wyprowadzacie, jest bardzo ważny. Patrzę na zegarek, żeby to nie trwało zbyt długo. No i tyle. Na końcu bardzo ważna rzecz rozciągania. Jeżeli jestem na treningu na sali, to o tym pamiętam, ale tutaj w domu już zmęczony, a nie chce mi się. Jebać, nie rozciągam się. Rozchodzę to, a potem bolą mięśnie, potem bolą. Także warto się rozciągać, rolować. Nie mam żadnego rolera. Trzeba będzie kupić, zainwestować w swój rozwój. I tyle, moi kochani. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie również w komentarzu. Ja zawsze odpowiadam na jakieś sensowne oczywiście, na sensowne odpowiadam. I tyle. Łapa nie siedzi. Na razie jest redukcja. Muszę schudnąć. I tyle. Trzymajcie się. Miłego dnia. Buziaki. Na razie. A, zapomniałbym. Dzisiaj dla was mówi Jolo. Sposób, że rozpoczynamy od pięty. 90 stopni, potem palce i znowu pięta, palce i mamy mniej więcej złapany swój rozstaw, w jakim się powinniśmy ruszać. W razie czego, jakby wasz przeciwnik zbił wam rękę albo zrobił unik i od razu kontrę, to zawsze tutaj w tą rękę. Wiadomo, odsłaniacie się z drugiej strony, bo tu już was nic nie chroni. Także ja jestem fanem. Ja jestem zdania, że lepiej chronić się za barkiem, a tą rękę mieć cały czas tutaj, jeżeli by chciał was skontrować, ale ktoś, kto jest lepszy,